Donald J. Trump rzekomo ma nominować senatora Marco Rubio z Florydy na następnego sekretarza stanu. Zgodnie z informacjami od źródeł bliskich panu Trumpowi, ta decyzja, choć nieoficjalna, podkreśla strategię Trumpa do angażowania się w kluczowe kwestie międzynarodowe przez pryzmat, który często krytycznie ocenia przeciwników USA, takich jak Chiny, Iran, Wenezuela i Kuba. Senator Rubio, znacząca postać w amerykańskiej polityce, został wybrany do Senatu w 2010 roku jako część fali Tea Party, reprezentując nową kadrę konserwatywnego przywództwa. Jego stanowisko w polityce zagranicznej charakteryzowało się jastrzębimi poglądami, szczególnie popierając bardziej stanowcze podejście wobec krajów postrzeganych jako zagrożenie dla interesów USA. Krytyka Rubia wobec praktyk ekonomicznych Chin, ich bilansu praw człowieka, zwłaszcza w kwestii Ujgurów, oraz jego dążenie do wprowadzenia polityk przeciwdziałających wpływom Chin zyskało z czasem poparcie obu partii. Wpływ Rubia w Senacie był zaznaczony przez jego rolę w znaczących wysiłkach legislacyjnych. Współprzewodniczył Komisji Kongresowo-Wykonawczej do spraw Chin, skupiając się na surowych politykach przeciwko nadużyciom praw człowieka w Chinach i odegrał kluczową rolę w przeprowadzeniu ustawodawstwa mającego na celu zakazanie importu towarów wytwarzanych z użyciem pracy przymusowej z Chin. Jego podejście do Wenezueli było równie agresywne, gdzie wspierał surowe sankcje mające na celu wywieranie presji na reżim prezydenta Nicolasa Maduro, polityka, która jeszcze nie osiągnęła zamierzonej zmiany politycznej, ale mimo to miała wpływ na gospodarkę kraju. W kwestii inwazji Rosji na Ukrainę, Rubio ostatnio bardziej zbliżył się do poglądów Trumpa, sugerując, że konflikt, obecnie postrzegany jako pat, wymaga negocjowanego porozumienia zamiast dalszego zaangażowania militarnego. Ta zmiana może wskazywać na szerszą akceptację w jego partii bardziej powściągliwej polityki zagranicznej, odchodzącej od tradycyjnego interwencjonizmu republikańskiego. Potencjalna nominacja Rubia stawia również pytania o równowagę między interwencjami zagranicznymi USA, a koncentracją na strategicznej konkurencji, szczególnie z Chinami. Stanowiska Rubia w przeszłości czasami kontrastowały z polityką America First, którą Trump promował, która priorytetowo traktuje interesy narodowe i często opowiada się za mniejszym zaangażowaniem wojskowym za granicą, chyba że bezpośrednio korzystne dla celów USA. Przez całą kampanię Trumpa w 2024 roku Rubio wyłonił się nie tylko jako doradca polityczny, ale również jako kluczowy polityczny zwolennik, mimo że został pominięty przy wyborze wiceprezydenta. Obecność Rubia na trasie kampanii obok Trumpa zaznacza znaczącą pojednanie od ich wcześniejszej rywalizacji podczas prawyborów w 2016 roku, gdzie wymieniano się osobistymi i politycznymi atakami. Jeśli zostanie zatwierdzony, Rubio byłby pierwszym Latynosem pełniącym funkcję sekretarza stanu USA, dodając historyczny wymiar do jego potencjalnej kadencji. Jego zatwierdzenie jest oczekiwane jako gładkie, zważywszy na jego doświadczenie senatorskie i kontrolę Senatu przez Republikanów. Jednak jeśli Rubio zrezygnuje ze swojego miejsca w Senacie, gubernator Florydy Ron DeSantis mógłby mianować tymczasowego następcę, wpływając na reprezentację stanu w Senacie do następnych wyborów. Obok Rubia, Trump obsadził również inne kluczowe role w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w tym reprezentanta Michaela Waltza jako doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz reprezentantkę Elise Stefanik jako ambasadora przy ONZ, wskazując na szybkie kompletowanie jego aparatu polityki zagranicznej. Ta nominacja, choć nie jeszcze sfinalizowana, rysuje obraz drugiej kadencji Trumpa, dążącej do projekcji siły i kontynuacji w sprawach zagranicznych, choć z podejściem łączącym jastrzębie poglądy Rubia z izolacjonistycznymi tendencjami Trumpa. Ta mieszanka mogłaby zdefiniować amerykańską politykę zagraniczną w nadchodzących latach, nawigując między angażowaniem globalnych przeciwników, a priorytetowym traktowaniem interesów krajowych. W miarę jak świat obserwuje, implikacje potencjalnej roli Rubia w Departamencie Stanu mogą znacząco wpłynąć na amerykańskie zaangażowanie dyplomatyczne, zwłaszcza w kwestii, jak Ameryka pozycjonuje się w świecie wielobiegunowym z rosnącymi potęgami i trwającymi konfliktami.